ona w zasadzie wynika z tego, że to była kopia, gorsza kopia GRU, te pomysły właśnie z porywaniem nieletnich na terenie Stanów Zjednoczonych i pod ich tożsamość, podstawianie z kolei dzieci czy młodzieńców, którzy mieli pochodzić z domów dziecka w Polsce i jako dublerzy mieli zostać przerzuceni na teren Stanów Zjednoczonych jako właśnie tak zwani nielegałowie pod tą fałszywą po prostu tożsamością, czy tak jak ty tutaj podpowiadasz w pojęciu wywiadu jako wtórni, to były to pomysły po prostu rodem z GRU. Tego żadne służby zachodnie, ani służby polskie przed wojną, prawda, w ogóle takiego pojęcia jak nielegał, nie było. To jest pomysł, można powiedzieć, czysto sowiecki. No to jest rzeczywiście niesamowita historia po prostu, bo ona jest jakby zbudowana na dwóch powiązanych ze sobą elementach. Jeden to jest jakby techniczna strona związana z wytypowaniem dzieci na ulicach amerykańskich miast po to, żeby je porwać, przewieźć do kraju. My jesteśmy w Gdyni, a tutaj właśnie główną rolę miały odegrać jednostki handlowe PLO w tej operacji, dlatego że PLO było bardzo kontrolowane przez wywiad wojskowy. Tam agentura rzeczywiście sięgała kilkuset, prawie tysiąca osób w latach 70. i 80. No i właśnie tymi statkami floty handlowej te dzieci miały zostać przewiezione do kraju. No i oczywiście, proszę Państwa, w klasycznym takim rozumieniu tego pojęcia nielegała czy wtórnika, to ten oryginał powinien zostać zlikwidowany. No tego w dokumentach oczywiście nie ma, bo o mokrej robocie się w dokumentach nawet w okresie PRL-u za bardzo nie pisała, aczkolwiek w ogóle sama ta historia związana z porywaniem dzieci, to jest dziwne, że kilka notatek na ten temat znalazłem. No i w miejsce właśnie tych oryginałów mieli zostać wstawieni młodzi ludzie, których wytypowano w sierocińcach. I znalazłem dokument też niesamowity pod wieloma względami, bo jest to spis sierocińców, w których wywiad wojskowy w końcu lat 60. prowadził właśnie zadania, to się nazywało typowniczo-werbownicze, gdzie typowano po prostu co wybitniejsze jednostki, tam jest mowa o wieku między chyba 12 lat a 17, które mogłyby stać się właśnie tymi dublerami czy tymi wtórnikami. I nie ma co prawda dowodu na to, że tego typu operacje zostały zrealizowane. Może jest jeden dowód, ale ma charakter poszlakowy i on nie dotyczy Stanów Zjednoczonych, tylko Włoch. Mianowicie jest przy nazwisku, które ja podaję w książce, pewnego studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego jest informacja o tym, że on jest wychowankiem domu dziecka i że zostanie przerzucony w najbliższym czasie jako nielegał na teren Włoch. Więc być może to jest jakby efekt tego typu działań. Ja dotarłem do oficera, który podpisał się pod tymi notatkami. To jest, proszę Państwa, no, ciekawa postać, bardziej znana pewnie nawet Państwu z lat 80., bo był szefem Radiokomitetu i czasem występował w telewizji. Pułkownik Mirosław Wojciechowski, który ten plan cały z porywaniem dzieci właśnie opracował. No, on siłą rzeczy ustosunkowywał się tylko do tego, co ja mu pokazałem w postaci tych dokumentów, tak? I jakby nie wychodził poza treść tych materiałów, aczkolwiek był zdziwiony, że one się w oryginału zachowały z jego podpisami własnoręcznymi. No niemniej jednak zaprzeczył, że to zostało w pełni zrealizowane, ale co ciekawe tłumaczył to tym, że on odszedł ze służby, poszedł do Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako etatowy pracownik w KC i nie miał kto już tego realizować, tak on to wytłumaczył. Natomiast
no nie chciał zbyt wiele mówić o tym, jak wpadł na ten pomysł, czy to był efekt jakiejś konsultacji z Sowietami. No, dla mnie jest to ewidentne. Ślady tego typu historii można znaleźć w literaturze dotyczącej sowieckich tajnych służb, również ślady dotyczące typowania pracy operacyjnej w sierocińcach. Są takie wspomnienia bardzo dobre, należące do pewnej klasyki literatury czekistowskiej, Pawła Sudopłatowa, Wyznania niewygodnego świadka, gdzie Paweł Sudopłatow mówi, że od lat 20. jak służył w NKWD, czyli wtedy jeszcze w GPU, to zaszczytem dla oficerów sowieckich tajnych służb była praca nad dziećmi w sierocińcach. No i rzeczywiście tak było, żeby się też odwołać do że tak powiem, kultury masowej, do państwa świadomości, to był taki fajny, sensacyjny film Salt z Danielem Olbryskim i Angeliną Jolie, gdzie jest dokładnie tego typu historia opowiedziana. W ogóle cały film jest, że tak powiem, zasadza się na historii dublerki, która została po prostu przerzucona ze Związku Sowieckiego na teren Stanów Zjednoczonych, a która pochodziła z takiej właśnie szkoły dla dzieci, którą prowadziło KGB gdzieś daleko na Syberii.